Nad Jeziorem Tarnobrzeskim zakończono i podsumowano akcję edukacyjną Jestem świadomy, jestem bezpieczny. W kolejnej już edycji wzięło udział kilkuset uczniów. Akcję od 3 do 14 czerwca prowadziło Wodne Pogotowie Ratunkowe Oddział Podkarpacki wspólnie z Państwową Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu. Od 2017 roku to robimy. Robimy to co roku z sukcesem i z dużą frekwencją dla dzieci z powiatu tarnobrzeskiego. Zaszczepiamy im wszystkie te zachowania bezpieczne nad wodą, jak w jaki sposób przestrzegać przepisów, żeby się zapoznać z regulaminem, żeby wchodzić bezpiecznie do wody, umiejętnie, przede wszystkim nie skakać w miejscach niebezpiecznych, nie wchodzić do wody samodzielnie, bez opieki. No, chcemy zmniejszyć tą liczbę utonięć, tych nieszczęśliwych wypadków nad wodą na wakacjach. W przedsięwzięcie od samego początku zaangażowani są także strażacy, policjanci i żołnierze. Czerwcową odsłonę akcji zwieńczyły zajęcia nad Jeziorem Tarnobrzeskim, w których wzięli udział uczniowie tarnobrzeskiej prymasówki z kierunków technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich, lądowych oraz żywienia i usług gastronomicznych. Spotkanie było okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Tarnobrzegu a Podkarpackim Oddziałem Wodnego Pogotowia Ratunkowego w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej i szkoleniowej w dziedzinach wiedzy i obszarach związanych z bezpieczeństwem. Na dzień dzisiejszy przyjeżdżały panie stewardesy z Dęblina, z Akademii Lotniczej i szkoliły naszą młodzież na basenie tarnobrzeskim. My chcemy to teraz robić sami i nie dość, że w basenie, ale również i w jeziorze. Żeby były takie ćwiczenia, żeby tutaj WOPR nam obstawiał to, żeby byli ratownicy z WOPR-u, no i żeby byli zawsze z nami. No w sumie dlaczego miłość do wody, bo ja w sumie też jestem z Gdańska, pochodzę z Gdańska, dlatego chciałbym zaszczepić właśnie też miłość do wody moim uczniom. To, co im zaszczepimy za młodu, to zostanie im w głowach. W dzisiejszych czasach, kiedy młodzież ma, że tak powiem, dużo swoich własnych problemów, to tutaj możliwość znalezienia jakiegoś zainteresowania, czegoś takiego nowego, fajnego, przede wszystkim promującego zdrowie, sport, wypoczynek na świeżym powietrzu, no i promującego nasze wspaniałe jezioro tarnobrzeskie. Myślę, że to jest pełny sukces ten dzisiejszy nasz dzień. Porozumienie o współpracy zostało podpisane w nietypowych okolicznościach, bo na wodzie.